Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kliniki Urlika. Dzisiaj zajmiemy się dosyć poważnym i trudnym tematem i na wstępie chciałabym zaznaczyć, żebyście odrzucili to, że jesteście fanami, ja również, tych artystek, o których dzisiaj będę wspominać i kochacie ich muzykę, ich piosenki, bo ja także jestem wielką fanką Mariah Carey, Krystyny Aguilery, Alicia Keys i Adele i Sia na przykład, ale o nich dzisiaj będzie mowa na poważny temat. Macie kilka razy zwróciliście się do mnie z takim pytaniem, jak to się dzieje, że te artystki tracą głos i śpiewają coraz gorzej i nie dają sobie często rady z własnymi utworami. I macie rację. Kiedy przesłuchałam sobie bardzo dokładnie przez pryzmat lat, co się dzieje z ich głosami, z ich możliwościami, mam dokładnie taki sam wniosek jak wy. Wszystkie tracą głos. I dzisiaj się tym zajmiemy. Dlaczego tak się dzieje? To nie znaczy, że one nie potrafią śpiewać. Natomiast wszystkie mają wspólny sposób śpiewania, wspólny charakter śpiewania, który powoduje, że ten głos się szybciej niszczy, może to nazwę tak, wyciera. Oczywiście są artystki takie jak Aretha Franklin, Yolanda Adams czy Patti LaBelle, które wychodzą na scenę, mają lat, już Aretha nie żyje, ale jeszcze póki żyła, mają po 70 lat, czyli Yolanda jest troszeczkę młodsza, 50, i brzmią jakby miały lat 30. Ale to są wyjątki i to też są kobiety, które śpiewają w inny sposób. Teoretycznie trudniejszy i wykorzystują większą moc swojego głosu, ale robią to w bezpieczniejszy sposób. W sposób, który jest oparty na prawidłowym, dużym oddechu, który jest oparty na prawidłowym ułożeniu aparatu, na idealnym miejscu, w którym ma się stworzyć i odbić, rezonować i tak dalej dźwięk. I to głos się może starzeć, ale teoretycznie się nic z nim nie powinno stać. A te wokalistki, o których mówię, mają bardzo trudny repertuar, mają bardzo trudne piosenki. No już Mariah Carey, to wszyscy wiemy, jakie piosenki nawet sama tworzy, pisze dla siebie. No i to też są artystki, które są koncertujące, czyli często wykonują te utwory na żywo, a te utwory są naprawdę trudne. I wszystkie, myślę, że przez lata wykonywały te utwory po prostu źle. I teraz do tego dojdziemy. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajcie, że trzeba śpiewać te utwory właśnie po to, żeby się na nich uczyć. Żeby uczyć się na nich, jak zaśpiewać dobrze taką piosenkę, ale w bezpieczny i dobry i ładny sposób. Teraz zaczniemy od Alicia Keys. Pamiętajcie o tym, cały czas do tego będę wracała, że kochamy ich muzykę, kochamy te artystki, bo są wspaniałymi osobistościami, mają przepiękną muzykę i są historią muzyki rozrywkowej, absolutnie tak. Natomiast teraz omawiamy tylko kwestię techniczną. Zaczniemy od Alicia Keys. I nawet już w pierwszej piosence Fallin, zauważcie, co tam się dzieje, jaki tam jest, zazwyczaj jak ona śpiewa, nawet na albumie, jaki tam jest rodzaj dźwięku. Bardzo wysoki, nosowy dźwięk na górnym podniebieniu i macie cały czas wrażenie, jakby ta krtań była na takim skraju uniesienia. Zaczniemy, nawet na kawałek jest. I keep on falling. Wszystko jest u góry. To nie jest dźwięk otwarty. I potem jest never. I wszystko jest wysokie.
w kolejnej, i to się nigdy nie zmieniło przez lata, bo myślałam, że może na samym początku, kiedy ona była bardzo młoda, kiedy zaczęła śpiewać, ten aparat, głos musiał się też rozśpiewać, dojrzeć. No ale niestety działo się tylko coraz gorzej. Ten błąd się pogłębiał. W kolejnym utworze, który na żywo byłam, na żywo słyszałam w wykonaniu, to jest utwór No One i w nim też pojawiają się właśnie takie dźwięki. Kawałek wam zaśpiewam, zobaczcie. I just want you close where you can stay forever. You can be sure that it will only get better. You and me together through the days and nights. I don't worry, 'cause everything's gonna be alright. People keep talking, they can say what they like, but all I know is everything's gonna be alright. I teraz najtrudniejszy moment tak naprawdę. No one, no one, no one can get in the way of what I'm feeling. No one, no one, no one can get in the way of what I feel for you. Widzicie, cały czas mam bardzo spłaszczony, sprasowany, bym to powiedziała, dźwięk w bardzo wysokiej, niewygodnej, dla mnie jest to niewygodna pozycja. Myślę, że chwilę można tak pośpiewać. Natomiast cały koncert razy X, myślę, że nie. Że to gardło jest w pewnym momencie jest na takim napięciu i aparat i krtań, że no już trzeba sobie radzić siłą, a nie umiejętnościami. Taki też bardzo trudny utwór, w którym, który pokazuje na żywo, oczywiście mówimy teraz o wykonaniach na żywo, nie tylko na albumie, to jest Girl on Fire, gdzie jest This girl is on fire. Takie miejsce, to jest wysoki dźwięk, dźwięk cis. I on powinien być tak naprawdę, żeby był otwarty, duży, bezpieczny, powinien być w trochę niższej pozycji, żeby był ładny. Zobaczcie, mogłoby to brzmieć też tak. This girl is on fire! This girl is on fire! O ile więcej jest dźwięku, tylko dlatego, że spuściłam krtań, dodałam więc oddech, uniesienie dźwięku i otworzyłam gardło, otworzyłam sobie przestrzeń. Nic wielkiego nie zrobiłam, a o ile jest bezpiecznie. I myślę, że tutaj właśnie w przypadku Alicia Keys problemem jest to, że ona śpiewa niemalże wszystkie utwory na bardzo wysokim, podniesionej krtani, na takim spłaszczonym, sprasowanym, nosowym dźwięku. I to na dłuższą metę jest niebezpieczne. Nie polecam. Kolejna, rzucę sobie to na podłogę. Kolejna artystka, która jak wiemy straciła zupełnie głos, miała operację i tak dalej, to jest nasza ukochana Adele. Wszyscy ją uwielbimy i wiadomo. I tak jak zaczęło się od piosenki Someone Like You, gdzie chyba nie ma wykonania na żywo, a może jest, ale no to gdzieś tam trzeba bardzo pogrzebać, żeby było czysto, intonacyjnie. Ona śpiewa znowu bardzo ciśnie, nazwijmy to tak kolokwialnie, dociska wszystkie wyższe dźwięki, pcha je bardzo i czuć, że to jest siła aparatu, siła gardła, a nie znowu praca całego organizmu. I co bardzo słychać na samogłoskach, na samogłosce U,
która zazwyczaj jest niedojechana, nie jest czyściutko, nie jest w punkt. I tu wam pokażę taki moment, zwróćcie na to uwagę, jak będziecie słuchać, oglądać sobie wykonań na żywo, to zwróćcie na to uwagę, zobaczcie, jest, tutaj mam tekst, bo żeby was nie, się nie mylić. I jest tak, patrzcie. Never mind, I find someone like you, and I wish nothing but the best for you too. Don't forget me. Ona śpiewa tak. I zazwyczaj jest nieczysto. Jest pod dźwiękiem, jest nad dźwiękiem, jest nietrafione, bo to jest kwestia trochę przypadku. Jeżeli dopychamy dźwięk, to nie mamy nad tym 100% kontroli i tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. Możemy sobie oczywiście dopychać dźwięk, jak umiemy to zrobić i jak wiemy, w którym momencie to się przyda i nic się nie wydarzy. Natomiast tutaj myślę, że to jest bardzo takie naturalne śpiewanie, takie organiczne, bym powiedziała, które niestety przy wielu latach i koncertach niestety gardło musiało powiedzieć dziękuję bardzo. No i powiedziało. No, a teraz wam pokażę, jakby można było to zaśpiewać na zwyczajnie otwartym aparacie. Teraz nie bawimy się w to, jakie można tam dodać ozdobniki, jakie długie oddechy i jak to ubarwić. Pokazujemy sobie tylko różnicę w dźwięku, co jest bezpieczniejsze i zdrowsze dla aparatu, a co nie do końca. Zobaczcie, można zaśpiewać to w ten sposób, na trochę bardziej otwartym aparacie, a gardle. Never mind, I found someone like you, and I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg, I remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. I teraz sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Znowu blisko, lekko nosowo, a dopchane. Najbardziej słychać to na piosence, słuchajcie, bardzo pięknej All I Ask z ostatniej płyty, z którą nawet na płycie już, jak posłuchacie bardzo dokładnie, to nawet już na płycie sobie Adele z nią niestety nie radzi. Dlaczego? Dlatego, że ona jest dosyć wysoko, jak na nią nawet, i wszystkie dźwięki są już na skraju wysokości, że tak powiem. Czuć, że pracują tylko górne zęby i górne podniebienie. Czuć, że krtań jest bardzo wysoko podniesiony i ona cały czas dopycha dźwięk. Pokażę wam mniej więcej, o co chodzi. Że jest, to będzie wyżej. Is if this is my last night with you. Hold me like a more than just a friend. Jest cały czas dopychanie. Give me a memory I can use. I rzucanie sylab. Tych odbitych, zwłaszcza od półgłosek, które są odbite, to w jakiś sposób pomaga, można sobie tym radzić. I jak będziemy mówili o Mariah Carey, to właśnie do tego dojdziemy. Natomiast znowu wrócę do tego i teraz pamiętajcie o tym, że nie chodzi o to, że tylko ja mam na to patent. Pokazuję wam, jak bardzo prostą rzeczą, techniczną, można uzyskać lepszy dźwięk, ładniejszy, bezpieczniejszy i taki, nad którym panujecie i z którym już możecie sobie dużo rzeczy zrobić. To, co naprawdę jak chcecie to zaśpiewać. Zobaczcie. And it's if, troszkę niżej. This is my last night with you. Po prostu niżej. Hold me like a more than just a friend. Give me a memory I can use. I też wykorzystuję te same odbitki, ale robię je
świadomie i wiem, że ta spółgłoska K zejdzie mi w dół, spuści mi kolejną samogłoskę po niej następującą w dół, a nie do przodu. I ja nie będę miała nad tym kontroli, nie będę wiedziała, czy strzelę koguta, czy mi się uda to, ten zabieg, czy mi się nie uda. Więc jak będziecie słuchać Adele, to skupcie się na tym, gdzie jest pchany dźwięk, gdzie jest dociśnięty dźwięk i gdzie jest płaski, bardzo taki bliski, ale bez, górne zęby pracują, tylko górne zęby. I to jest też błąd, kolejny, taki techniczny błąd, co nie zmienia faktu, że omawiamy to tylko dlatego, że te artystki mają ogromnie trudne utwory i wy często chcecie je śpiewać i pytacie mnie o to, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie, bo śpiewając podobnie albo was boli gardło, albo jest wam po prostu niewygodnie, nie potraficie tych rzeczy zaśpiewać. I dlatego biorę te piosenki na dzisiaj na tapetę. Kolejną taką artystką, którą osobiście uwielbiam, jej piosenki. Uwielbiam. Naprawdę, mam kilka swoich ulubionych, przepięknych, natomiast myślę, że naśladowanie jej sposobu śpiewania już jest naprawdę groźne. I mówię tutaj o Christinie Aguilerze, gdzie te wysokie dźwięki są bardzo zaciśnięte, bardzo, bardzo. Ta chrypka, którą ona się często posługuje, to myślę, że to nie jest kwestia tego, że ta chrypka jest piękna i naturalna, tylko to już jest taka forma wyrzucenia, chęci wyrzucenia mocnego dźwięku, że ta chrypka naturalnie... Widzicie, to już jest tego typu zamknięcie aparatu. Też zauważcie, że ona bardzo często robi dzióbek i ozdobniki robi szczęką, zaciśniętą szczęką. Ona ją tutaj widać to nawet, zaciska się szczęka i wykonuje tryliardy ruchów i wtedy mamy ozdobniki. Wtedy widzimy, że mamy te ozdobniki też przy okazji. I często ona spuszcza ten dźwięk inaczej niż Adele czy Alicia. Ona spuszcza ten dźwięk nisko, ale zatrzymuje go na jakiejś mniej więcej wysokości takiej. Pokazuję wam. Robi z niego, ja to nazywam, taką rurkę. W związku z tym ten dźwięk brzmi jakby był bardzo duży i bardzo silny i nawet bym powiedziała lekko czarny. Ale to jest zacisk, a nie siła. A z drugiej strony na niskich dźwiękach często przepowietrza dźwięk. Czyli śpiewam na przykład sweet love, trapped in your love. Dużo jest takich dziwnych rozpoczęć frazy na takim też lekko zaciśniętym aparacie. I później z takiego I've opened up wchodzi na dźwięk bez powietrza tak naprawdę, na ten właśnie nisko zaciśnięty i jest I catch myself. Już jest, on zostaje w organizmie, nie wychodzi do przodu. Dlatego, żeby wyszedł, ona musi sobie go trochę docisnąć i dochrypić i wtedy jest moc. Ale jedną z moich ulubionych jej piosenek i takich bardzo trudnych, naprawdę panicznie trudnych, jest, tutaj sobie ją znalazłam, Voice Within. I tutaj spróbuję wam to pokazać, bo to też jest kwestia momentu i tak dalej. Ja nie jestem Aguilerą. I tylko chcę wam zaznaczyć jakieś takie rzeczy, które możecie wysłyszeć. Zobaczcie, że na przykład jest zwrotka, sobie zagram G-dur, o, jest zwrotka i jest powietrza dużo. Young girl, don't cry. I nisko. I'll be right here when your world starts still to fall. I znowu, young girl, it's all alright. Your tears will dry, you'll soon be free to fly. A ozdobniki nie wychodzą do przodu, tylko idą do tyłu. Taki sposób śpiewania, to jest ładne. I potem jest refren. I teraz jest... When there's no one else, look inside yourself like an oldest friend. Just trust the voice within. When you find the strength,
that will guide your way. You learn to begin to trust the voice within. Te pozycje też się zmieniają. Tak naprawdę co dźwięk mamy, co kawałek frazy mamy inną pozycję. Góra, dół, zacisk, ozdobnik. Ozdobników to też jest bardzo, bardzo dużo, które jeszcze są na tej szczędze, tak jak mówiłam. I ja bym tego nie powielała. Ja bym starała się, jak będziecie się uczyć oczywiście, możecie się nauczyć tak jak ona, a potem po swojemu, żebyście zobaczyli różnicę i w wygodzie, i w dźwięku. Tylko, że zauważcie, że ona często, jak ma bardzo wysokie dźwięki, to musi je tak bardzo mocno zaatakować i bardzo mocno uderzyć. Ona zazwyczaj nie wchodzi na nie z legata, nie wchodzi z poprzedniej frazy, nie wchodzi z dużego oddechu, bo podejrzewam, żeby po prostu do tego nie dojechała. Często jak robi glissanda, bardzo lubi glissanda, to często jak robi glissanda, to one są takie nie do, ja to nazywam niedojechane, czyli jest i on się gdzieś tam zatrzymuje, ale nie wiadomo gdzie, bo się pozycja nie otwiera, gdyż to glissando jest na zaciśniętym i podnoszącej się krtani. Ja nie oceniam, czy to jest dobrze, czy źle, ja wam tylko zwracam uwagę na pewne mechanizmy, żebyście również słuchając, słuchali świadomiej i też potrafili na te mechanizmy zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi, ale to nie zmienia faktu, że kochamy Christinę Aguilerę i to bardzo. A teraz najwspanialsza, jedna z najwspanialszych wokalistek świata, nasza najwspanialsza diva. Mówimy tutaj o Mariah Carey i tak, ona traci głos, kochani, i to ewidentnie. Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze ma katorżnicze utwory, katorżnicze piosenki, które wymagają techniki po prostu przemistrzowskiej świata, wymagają bardzo dobrej jakości aparatu cały czas. A wydaje mi się, wiemy przecież jako wokaliści, że bywa różnie i mamy gorsze dni, jesteśmy przeziębieni, być może chorzy, mamy też hormony i tak dalej, coś zjedliśmy, czegoś nie zjedliśmy i tak organizm, każdego dnia musimy dobrze poznać swój organizm, do czego jest zdolny. I są, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że są takie piosenki tak napisane, tak skonstruowane, że niezależnie od dnia i od możliwości jesteśmy w stanie je zaśpiewać. I nie mówię tu o piosenkach prostych, mówię tu o piosenkach trudnych, ale są to po prostu mistrzowskie konstrukcje. Ktoś, kto je pisał, no, albo po prostu ma taki dar, albo wiedział, co robi. A Mariah, ponieważ ma przeogromne możliwości, pisząc dla siebie te utwory, myślę, że wykorzystuje 90% swoich możliwości niemalże w każdej piosence. I umówmy się, jeżeli mamy takich piosenek 12 czy 20 podczas koncertu, no to naprawdę musiałaby być przez pół swojego życia bardzo zdrowa i w super ekstra formie, żeby aparat sobie z tym idealnie radził. Tym bardziej, że ona też ma dziwny sposób, znaczy taki technicznie ciekawy sposób, ale dziwny sposób śpiewania. Podobnie jak Mariah była pierwsza niż Christina, więc, ale podobnie jak Christina, przepowietrza dużo niskich dźwięków. Używa takiego bardzo powietrznego falsetu, który już zmusza aparat do pewnych napięć. Zobaczcie na przykład w piosence Butterfly, którą uwielbiam. Tam jest when you love someone so deeply they become alive. I cały czas ten falset jest w takim miejscu. On wymaga bardzo dużego i sprawnego oddechu i pilnowania, ale też lekko napina się gardło, krtani. Czuję to, żeby utrzymać taki falset. Potem z tego nagle przechodzimy na bardzo, ja to nazywam przejrzysty rejs piersiowy, wysokie dźwięki, w którym słyszymy bardzo dużo przestrzeni, czyli to nie jest taki pełen dźwięk zbudowany, wypchany, tylko to jest przestrzenny. Czyli na przykład gdzie takie piosenki są, no nie wiem, can't live if living is without you, ale też w dole, can't give, can't give anymore.
I też ten dźwięk jest zawsze w niskiej bardzo pozycji, zatrzymany, ja bym powiedziała, na, w takim miejscu, że pracuje gardło, pracuje krtań, pracuje umaraj, to pracuje oddech i to bardzo dobrze, ale też często uderza w sylaby, uderza w początki słów, w związku z tym ta praca strun jest mocna, intensywna, tam się dużo rzeczy dzieje w tym aparacie. I często zobaczcie, że też zmienia, że w obrębie jednej nawet zwrotki mamy i falset, i pierś, i falset, i pierś, i tak na zmianę. I to nie jest łatwe. Co jeszcze ona takiego robi? Rzuca dźwięki. Też w jej utworach często jest tak, że te skoki interwałowe są bardzo duże. I na przykład właśnie w piosence, czekajcie, żebym sobie przypomniała dobrze tytuł, I'll Be There, oczywiście to nie jest jej piosenka, tylko Jackson's Five, ale ona to zrobiła, jest If you should ever find someone new, it's I'll be there, baby. Dużo jest takich... Albo whenever you call jest and I will never be too far away to feel you. Dużo jest skoków, zmian i trzeba naprawdę bardzo dobrze panować nad aparatem, żeby sobie z tym radzić. Już nie mówię o you got me feeling emotions i tak dalej, i tak dalej. Można było mnożyć tych przykładów naprawdę bardzo dużo i myślę, że przy takiej pracy bardzo intensywnej, przy takiej trudnościach, przy też pozycyjnie dziwnym miejscu, może jej pasowało to miejsce, może dla niej, dla jej barwy, dla jej możliwości głosowych ono było super, ale jest różnica. Nawet w brzmieniu głosu, zobaczcie, jak usłyszycie When You Believe, którą śpiewa z Whitney Houston. I kiedy śpiewa Whitney, dźwięk jest, nawet jak śpiewa piano, nawet jak daje tam więcej powietrza, to dźwięk jest pełen. A gdy wchodzi Mariah, mamy taki lekki niedosyt. Mimo, że śpiewa to przepięknie, jednak brzmieniowo jest przepaść. I to nie jest kwestia białego głosu i białej kobiety, czy mieszanej kobiety i czarnej kobiety. To jest kwestia tego, co się z dźwiękiem dzieje i w jakim on jest miejscu. Także to są takie rzeczy, które mogą wpływać na stan głosu. A ja bym chciała wam teraz zaśpiewać taki kawałek mojej ukochanej piosenki Mariah Carey, Open Arms. Znaczy to nie jest piosenka znowu Mariah Carey, ale jakby w jej wykonaniu. Ja sobie ją jeszcze przerobiłam. I pokażę wam kawalątek, jak ona to śpiewa, a potem jak można to zrobić, żeby to po prostu zwyczajnie było bezpieczniejsze. No i tak jak ja po swojemu, prawda? No to jedziemy. Teraz będzie po niej. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere, how could our love be so blind? We sailed on together, we drifted apart, and here you are by my side. Oh, now I've come to you with a open arms.
living without you, living alone. This empty house seems so cold. Wanting to hold you, one day you need how much I wanted you home. Open arms. Arms. Mam nadzieję, że usłyszeliście albo usłyszycie, będziecie wiedzieli, czego szukacie, moment, w którym przeszłam na swoje własne wygodne ustawienie i na swój prywatny głos, indywidualny. Kochani, więc tym akcentem kończymy dzisiejszą długą i trudną tak naprawdę lekcję. Pamiętajcie, że to, o czym dzisiaj mówiłam, to tylko jest kwestia techniczna, omówienia pewnych rzeczy. Zupełnie nie ma wpływu na to, jak bardzo kochamy te artystki, jak bardzo szanujemy, jak bardzo ja szanuję ich muzykę, sztukę i je jako kobiety i artystki. Absolutnie są przewspaniałe wszystkie. I kocham i będę słuchała ich muzyki i śpiewała ich piosenki. I do tego Was też zachęcam. Próbujcie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, być ze mną, komentować, pisać, piszcie, jakie macie potrzeby, o czym chcecie mówić, co chcecie omówić. Ja na pewno będę z Wami za tydzień w kolejną sobotę. Ściskam, serdecznie pozdrawiam. Pa, 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 pa! No, thank you.